Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i witam was na głównym kanale. Dzisiaj jesteśmy ponownie na Palionowie. Oczywiście zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19 i na plusie są codziennie filmy o godzinie 14:14, więc zapraszam was tam bardzo serdecznie. Jest nas już tam naprawdę sporo i filmy tam naprawdę mega fajnie idą i wam się mega podobają, więc nie ma spania, kurczę. Lecimy z koksem i zapraszam was na oba kanały. Oczywiście na samym końcu macie adnotację jeszcze nawet do mojego kanału vlogowego, na którym niewiele się dzieje, ale mam nadzieję, że jak przyjdzie jakieś cieplejsze dni i tak dalej, no to coś tam jednak zacznę wrzucać. W każdym razie witam was na Palionowie. Jesteśmy oczywiście tutaj i mamy troszkę rzeczy do obgadania, z tego powodu, że jak widzicie tutaj w tym miejscu, zaraz wam pokażę, co tam się kryje, zacząłem realizować mój plan dotyczący zrobienia kolei na Palionowie. Kolei, które będą łączyć nasze domki, które będą nam umożliwiały transportowanie żarcia, na przykład, nie wiem, transportowanie różnych materiałów, ale przede wszystkim również transportowania samych siebie. I uwaga, wchodzimy do środka, pum pum! Dzień dobry, tak wygląda aktualnie to miejsce. Jak widzicie, jest tutaj zrobiona kolejka, która prowadzi do laboratorium i już jest to zapisane. Laboratorium nie ma swojej nazwy, więc trzeba wymyślić laboratorium nazwę i musi to być jakieś laboratorium coś tam. Tylko jeszcze nie wiem, jak to nazwać, ale jakoś to oczywiście nazwiemy i tutaj zamiast tego X-a pojawi się ta nazwa. Tutaj jest skrzyneczka, do której możemy sobie schować na przykład kurczaka i możemy to puścić do laboratorium, gdzie za niedługo się udamy i pokażę wam, jak to tam wygląda. Dodatkowo tutaj zacząłem robić tunele, ale jak widzicie, niespecjalnie są długie. Tunel do Paliona, tunel do Dave'a, tunel do Bzyka i tunel do Milki. Oczywiście ja jeszcze nie wiem, czy oni się zgadzają w ogóle na to, żeby zrobić te tunele, ale zanim do nich pójdę i się tam spytam, bo znaczy dzisiaj się nie spytam, ale kiedyś się tam spytam, ale na razie tych tuneli nie robię, chciałbym wam pokazać, jaki jest plan, ponieważ plan na zrobienie tych kolei jest, no, już bardzo zaawansowany. W tym momencie jesteśmy, no, w Photoshopie. To jest aktualnie program Photoshop, w którym po prostu chcę wam pokazać pewną rzecz, która umożliwi mi wam pokazanie, jak to planuję. Jest tutaj przed nami screen Palionowa z samej góry, tak żebyśmy widzieli wszystkie budynki, które aktualnie są na Palionowie. I uwaga, tak się prezentuje plan. Pum! W ten sposób chcę wykonać koleje i już wam tłumaczę, na czym to polega. Oczywiście sobie też zaplanujemy, co, gdzie, jak i kiedy. W tym miejscu jest miejsce, takie centrum przesiadkowe. Miejsce, do którego wszystkie koleje będą zmierzać i stamtąd będą lecieć dalej. Czyli musi być taki tak zwany dworzec, musi być zrobiony. Więc tam właśnie w tym miejscu myślałem, że strategicznie może być dworzec, z tym, że muszę to dogadać oczywiście z Palionem, burmistrzem, który musi wyrazić zgodę na budowę takiego oczywiście metra, tudzież dworca, pociągu, wiecie, cokolwiek tam wybudujemy. Miejsce przesiadkowe, stąd będą, tam będą przyjeżdżać wszystkie skrzynki i stamtąd będą one jechać dalej. I teraz bardzo ważna sprawa jest taka. My na dany moment mamy zrobioną tą trasę tutaj, tą, która jest zrobiona w tym miejscu. Mamy już zrobioną, więc możemy tą trasę oczywiście odhaczyć, ponieważ to jest już zrobione, zaraz wam pokażę, jak to się prezentuje. To jest z mojego domku oczywiście do laboratorium. W następnej kolejności chciałbym zrobić tutaj właśnie to miejsce. Będę to numerować, teraz jedynka. Najpierw chciałbym zbudować to, żeby mieć już gotowe centrum przesiadkowe, do którego będę wszystko podłączać. W drugiej kolejności chcę zrobić tą linię, żeby móc połączyć mój domek przez laboratorium razem z tym. I to będzie początek. Później chcę zrobić wszystkie żółte linie, które są na mapie, czyli z tego bezpośrednio do mnie, do domku. To będzie w trzeciej kolejności. Później chcę zrobić tutaj linię, która połączy mój domek, a niekoniecznie to jest taka dodatkowa linia, którą w sumie mógłbym już teraz zrobić, więc może ją jeszcze zrobię teraz, zanim zrobię to się okaże, ale raczej sobie to na razie odpuszczę. To jest linia, która będzie łączyć mnie z bazą pod łóżkiem Milki i z bazą pod placem zabaw, ta pomarańczowa baza, którą mam, którą wczoraj zbudowaliśmy. To jest w następnej kolejności, to jest numer 4. W następnej kolejności będę gadać z Milki, tak żeby ją połączyć razem z tym. To będzie kolejny punkt, bo ona powinna się zgodzić, myślę, że ona będzie chciała coś takiego też zrobić. Więc w następnej kolejności wykonamy to. A jeszcze zanim to najpierw wykonamy jeszcze tutaj, albo nie, to na samym końcu, to na samym końcu. Dobra, najpierw zrobimy to, czyli nie robimy wszystkich żółtych linii, ta zostanie na sam koniec, bo tam jeszcze nic nie ma. A na odcinku na plusie dzisiaj znalazłem tam miejsce bardzo fajne na taką kolejną fajną bazę, którą moglibyśmy zbudować właśnie i ja wam, może wam ją dzisiaj pokażę, albo pójdźcie na plusa, to tam ją pokazałem i będziecie wiedzieli, o co dokładnie mi chodzi. Ale najpierw zrobimy trasę do Milki, w następnej kolejności zrobimy trasę do Dave'a, do jego nowego domku i do jego starego domku, bo są najbliżej właśnie tego punktu, tego dworca, który zbudujemy. Później będę gadał z Bzykiem, tak żeby z nim to zrobić, później z Pawłem, z Palionką. I na samym końcu zrobimy właśnie to do tej ostatniej bazy, którą tutaj zrobimy. I tak się będzie prezentował plan właśnie zrobienia tych wszystkich kolei. To muszę sobie zapisać, to muszę pamiętać, jak to wygląda i te wszystkie, że tak powiem, koleje tak pociągnąć, żeby to działało. Jak ma działać w ogóle to miejsce, ta kolej, którą tutaj zrobimy, ten jakby dworzec? Ma to działać w ten sposób, że jeżeli tam coś przyjedzie,
to tam mają być odpowiednie mechanizmy, które w zależności od tego, do kogo, od kogo przyjechało i do kogo ma pojechać, tam się tory pozmieniają tak, żeby posłać tą skrzynkę właśnie dosłownie do tej osoby, do której miało to dotrzeć. Będzie to bardzo ciężkie, ale jest to do zrobienia. Skoro znamy już plan tego, jak mamy zrobić, no to musimy to oczywiście zrobić, z tym, że będę to robić głównie poza odcinkiem albo na plusie, ponieważ no jest to mnóstwo kopania i tak dalej, więc myślę, że same tunele wykopię tak poza odcinkami, żeby po prostu wam nie męczyć buły tym, że po prostu kopię przez siebie, bo to nie jest raczej nic ciekawego, a jakieś tam konkretne łączenia, myślę, że bardziej będziemy robić odcinki z tego, jak będziemy dogadywać z poszczególnymi osobami na Palionowie, to czy oni się zgadzają w ogóle na zrobienie takiego łączenia, no bo jednak muszę mieć pewność, że chcą połączyć w ten sposób się z dworcem, który wybudujemy, no bo jeżeli się nie zgodzą, no to wiecie, byłoby to mocno nie w porządku, gdybym coś takiego zrobił, to by było też w ogóle nielegalne. Za to mógłbym pójść siedzieć do więzienia jakiegoś. Póki co nie mamy tu więzienia, ale jest ryzyko, że może powstać. Tam, jak widzicie, jest miejsce na to, żeby wybudować dworzec i myślę, że on by się tam całkiem fajnie prezentował. Tutaj też między innymi chcę w tym miejscu stąd do tego zrobić most. Więc jak zrobię tutaj most, właśnie na tej wysokości też, no to fajnie będzie połączenie z tym wszystkim, żeby to, wiecie, fajnie wyglądało. A teraz tak jak wam pokazałem, tam pojechała ta skrzynka tutaj właśnie do laboratorium i pokażę wam, jak to tu wygląda, bo nie wiem, czy ja to pokazywałem, już nie pamiętam, czy ja to pokazywałem, czy nie. Ale jak schodzimy sobie tutaj na dół, no to mamy takie miejsce, w którym właśnie ta skrzynka z naszym kurczakiem jest. I możemy sobie kliknąć z powrotem i sobie skrzynka oczywiście wróci do nas na Hawirkę, tam możemy znowu sobie odebrać to, co tam przyjdzie. Więc tak już działa ta kolej, a może pokażę wam, jak ona wygląda jeszcze. Wejdę tam, przejdę się po niej, pokażę wam, jak wygląda cała ta kolej od środka, bo ona tutaj jest fajnie zrobiona. Wszędzie z tego piaskowca jest oświetlona, dzięki czemu możemy przejść tędy pieszo, możemy tędy nie chodzić pieszo, to wszystko zależy, jak ktoś chce. Wiecie, to jest akurat takie bardzo krótkie przejście, które można wykorzystać właśnie po to, żeby się tędy przedostać gdzieś dalej. No i ja sobie tak mogę tutaj przejść i jesteśmy u mnie na chacie. Więc chciałbym tak zrobić wszystkie tunele, żeby... O kurczę, Milki, o... Dobra, Milki jest na serwerze, ale teraz nie możemy się tym przejmować, to teraz nie jest takie najważniejsze. Pokazałem wam, jaki jest plan, ale znaczy w sumie troszkę mi wadzi to, że Emilia jest na serwerze, bo ja właśnie chciałem w tamtą stronę pójść teraz do tej mojej tajnej bazy, jeszcze wam pokazać, jak wygląda ta pomarańczowa baza, bo troszkę się tam pozmieniało i fajnie by było wam przedstawić, jak to wygląda, ponieważ też chciałem między innymi zabrać jakieś tabliczki i wszystko tam rozpisać, co sądzę o tamtym miejscu, co jakby wiecie, jakieś takie przemyślenia, bo ktoś dał fajny pomysł w komentarzu, że my właśnie w tamtym miejscu napisał, jakby rozpisał wszystkie ruchy, które wykonała Milki, tak żebym miał jakby wgląd w taką tablicę jakby myśli, coś takiego, żebym coś takiego tam zrobił, więc musimy się tam przedostać jakoś, z tym, że dobra, ona jest gdzieś u siebie na chacie, mamy chwilę teraz, żeby to właśnie zrobić, więc musimy szybko tutaj gdzieś boczkiem sobie tak o, szybko przejść, tak żeby tutaj nikt, prawda, nie widział mnie, że ja tutaj sobie przechodzę. Możemy przejść przez nasz port, który też by fajnie było w ogóle wykorzystać jakoś. Gdzie ona jest, gdzie ona jest? O nie, schodzi na dół, schodzi na dół, schodzi na dół, schodzi na dół. Niedobrze, niedobrze, zamknijmy to. Ona wychodzi teraz, gdzie ona idzie? O, była tu gdzieś przed chwilą, czekajcie, zgubiłem. Gdzie ona jest? Ej, nie wiem, gdzie ona jest, widzowie, to niedobrze. Muszę być na shifcie, że nie widziałem mojego niku. Ej, widziałem ją tu gdzieś. Gdzie ona jest? Dobra, nie wiem, gdzie jest. Dobra, nie ma jej tutaj, nie ma jej tutaj. Okej, przejdźmy tutaj powoli, tak żeby mnie nie widziała. Bo ona nie może zobaczyć, że ja tam mam tą tajną bazę, a to jest mocne ryzyko, jak ona tutaj gdzieś jest teraz. Z tym, że ja nie widzę gdzie, kompletnie nie widzę gdzie ona jest. Znikła mi po prostu nagle. Więc jest, że tak powiem, lekkie ryzyko, nie będę ukrywać. No ej, przed chwilą widziałem, czy ona też na shifcie gdzieś stoi? Nie jest dobrze widzowie, trzeba uważać gdzie ona jest, bo jeżeli ona tu gdzieś krąży... Dobra, nie ma jej chyba, nie ma jej, dobra, bierzemy, wchodzimy tutaj do tej tajnej bazy. Wchodzimy tu, murujemy to, zamurowujemy to, jesteśmy bezpieczni. Dobra, uwaga, teraz bardzo ważna rzecz jest taka, że tą jakby ścianę myśli nie możemy zrobić w tym miejscu, bo jak ona tu wejdzie, to teraz to zobaczy, więc musimy zrobić to tu. A tu jest pięknie przygotowane miejsce, jak widzicie, jest już wszędzie zrobione tak, żeby było pomarańczowo, jest pomarańczowa baza, jest masa skrzynek, w tym momencie możemy tutaj zrobić naszą ścianę myśli. I myślę, że zrobimy to tak, tu damy pochodnie, te rozwalimy. I zrobimy jeszcze tu tak, żeby, no, żeby było jasno, ale żeby jednak nie było przesadnie. Dobra, uwaga, robimy tak. Ściana myśli, coś takiego. I teraz trzeba rozpisać, co Milki robi. Milki, zróbmy tak, numerujmy to. Jeden, Milki myśli, że ma dzieci w Minecraft. O, nie umiem pisać Minecraft. To jest pierwsze. Dwa. Druga rzecz to była taka, że co ona zrobiła takiego dla tych dzieci? Milki zbudowała... Milki zrobiła pokój dla dzieci w Minecraft... Pokój dla dzieci po prostu, może coś takiego?
dwie kołyski. Chłopak. Dwie kołyski. O, tutaj jest. Tak, trzeba zrobić. Chłopak i dziewczyna. Oj, nie zmieszczę tego. To dajmy. Dobra, dwie kołyski po prostu. Dwie kołyski i tyle. Nie będziemy rozpisywać, wiemy o co chodzi. Dobra, mamy dwójkę. Trójeczka. Co następnie zrobiła? Trzy kropka Milki zbudowała plac zabaw dla dzieci. Dobra. I czy ona coś jeszcze zrobiła w tym temacie? Kupiła ciuchy też, to było wcześniej, ale dobra, to już nieważne. Ważne, żebyśmy to mieli rozpisane. Milki kupiła ciuchy dla swoich nieistniejących dzieci. I czy ona jeszcze coś zrobiła? Czy ona jeszcze coś zrobiła, widzowie? Już teraz nie pamiętam, czy ja przypadkiem czegoś nie pominąłem. Wiecie, o co chodzi? Czy jest jakby wszystko... Czy wszystko teraz... Czy o wszystkim pamiętam, czy nie? Co ona jeszcze zrobiła? Ma też masę mleka. Ma masę mleka zebrane. Milki zebrała dużo mleka dla dzieci. Co jeszcze zrobiła? Czy ona coś jeszcze zrobiła? Już mi się, kurczę, nie pamiętam tego. Mogłem coś pominąć, a bardzo bym nie chciał czegoś pominąć. I dlatego muszę się zastanowić jeszcze, czy to wszystko. No chyba tak, chyba to już wszystko, chyba nic więcej nie było, tak mi się wydaje. Więc mamy na razie 6 punktów, które są. Jakbym o czymś zapomniał, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, to tutaj dopiszę. Żeby mieć, prawda, listę tego, co się... O, jest tam. Dobra, na szybcie. Nie można ryzykować tym, że ona mnie tutaj znajdzie. Więc muszę być na shifcie i muszę jakoś wrócić na chatę. Dlatego też musimy zrobić tutaj połączenie wraz z mojego domku, bo tak to byśmy sobie kolejką szybko uciekli i ona by totalnie się niczego nie spodziewała. No ale niestety, właśnie takie kolejki, które będziemy prowadzić tutaj do takiego miejsca, wiecie, tajnego, będziemy musieli też zrobić tajne przejście gdzieś u mnie w domku, tak żeby te kolejki nie były widoczne wśród innych kolejek, wiecie, o co chodzi. No ale to wszystko zrobimy, prawda, na kolejnych odcinkach, no bo no dzisiaj to szczerze mówiąc już za bardzo nie wiem, co mam w tym temacie zrobić, bo zrobiłem te listy, ona teraz tutaj jest, więc ja będę wracał do siebie na chatę, tak żeby ona mnie nie zauważyła. Myślę, że ona jest w tym momencie u siebie gdzieś w tym, jak to się nazywa, u siebie gdzieś w magazynie, więc mamy chwilę czasu na to, żeby szybko, prawda, czmychnąć, więc ja w tym momencie robię tak, ona jest gdzieś tam na dole, jest na dole, dobra, więc na spokojnie, dobrze to wytajmingowaliśmy, możemy wracać z powrotem na chatę, tak żeby nas nie zauważyła, szybkie przejście, tutaj nawet koło jej chaty jest na ryzyku, na przypale albo wcale, jak to mówią, no i wchodzimy do siebie na chatę, tak żeby być bezpieczni i, prawda, nie skonfrontować się z nią w żaden sposób. Tak wygląda sytuacja, jesteśmy bezpieczni. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i 14:14 na kanale Szczypson+. Trzymajcie się, pozdro, pa, pa.